Dzień dobry, dobry wieczór. Zaczynamy spotkanie z Cezarym Łazarewiczem. Nie wiem, czy nadal dziennikarzem, ale na pewno reporterem, na pewno autorem co najmniej 11 książek, niektórych w współautorstwie z Ewą Winnicką. Laureat Nagrody Nike za książkę Żeby nie było śladów. Dzisiaj zaś porozmawiamy o sprawie Stanisława Pyjasa na Szewskiej. I chyba zacznę od nieco kompromitującej deklaracji. Mianowicie, mimo że od kilkunastu lat mieszkam w Krakowie, pracuję na Wydziale Polonistyki, gdzie studiował Stanisław Pyjas i mijam tablicę pamiątkową kilka razy w tygodniu, to aż do teraz, do lektury tej książki, praktycznie nic nie wiedziałam o tej sprawie. To znaczy robiłam wiele, żeby się nie dowiedzieć. Nie czytałam, nie pytałam, nie szukałam. Chyba dlatego, że intuicyjnie czułam, jak wielokrotnie pogmatwana, zmanipulowana, zapośredniczona jest ta opowieść. I nie wierzyłam, że któraś z tych narracji jest prawdą. Więc chciałabym teraz spytać, co ty wierzyłeś, kiedy przystępowałeś do pracy i co z tego zostało, kiedy kończyłeś te poszukiwania? To ja odwrotnie, bo ja w te wszystkie opowieści wierzyłem i byłem z nimi związany od bardzo dawna, a przynajmniej od, no tak gdzieś przełom 80. i 90. lat, kiedy się dowiedziałem o tym. To było takie paliwo. Nawet chyba wcześniej coś słyszałem, może nie bardzo konkretnie, bo Pyjas był takim przykładem, że władza może zabijać, że jednostka jest niczym, że opresyjne państwo wykorzysta wszystko, żeby pozbyć się swoich wrogów politycznych. No i tak wkraczałem w ten świat lat 90., kiedy nagle można było o tym mówić. I ci wszyscy koledzy, przyjaciele Pyjasa, oni się często pojawiali w telewizji i oni opowiadali tą historię, jak ją zapamiętali. No i ja byłem na niej wychowany, a Gazeta Wyborcza, w której pracowałem od początków lat 90., często te teksty publikowała. Zwykłe teksty, reportaże. Wojtek Tochman napisał jeden z pierwszych, później Piotrek Lipiński. Więcej już nie pamiętam, ale to były chyba najważniejsze. Ale ten tekst był zawsze... Zawsze się pojawiało to. Pyjas, KOR, SKS, no taki mit założycielski wolnej Polski. I naprawdę dla mnie było zaskoczeniem, kiedy się dowiedziałem, że żaden z tych kolegów nie widział ciała Pyjasa, które leżało w kamienicy przy Szewskiej. Ponieważ oni się za późno dowiedzieli, kiedy to ciało zostało wywiezione. I tego się dość szybko dowiedziałem. No i też nie znałem takiej linearnej opowieści, jak to w zasadzie było, jak wyglądał ten dzień. Oczywiście wiedziałem, że główny świadek został zamordowany prawdopodobnie przez SB, że Pyjas został zamordowany, że dziwne rzeczy się działy. No tyle wiedziałem, jak brałem się za pisanie tej książki. I tak mi się to wydawało oczywiste, że... Ja się tak podświadomie, chyba pierwszy raz to mi Liliana Sonik powiedziała, bo jej się spodobała ta książka o Przemyku i ona powiedziała, że mógłbym się teraz zająć Pyjasem. A mnie się wydawało, że to są tak dwie podobne sprawy, że nie ma sensu się za to zabierać, bo to nudne jest robić to samo. To samo co do metody? Metody? Mhm. Nie, wydawało mi się, że to są podobne historie. No, Przemyk został pobity, ten został zabity, też chyba pobity, bo to jak mi się wówczas wydawało. Tam nie ukarano sprawców, a tutaj nie można ich odnaleźć. No, można odtworzyć życie tego Pyjasa, ale nie wydawało mi się to interesujące.
I tak naprawdę wszystko tam było oczywiste. No jeszcze jeden element był taki, który różnił tą sprawę. No jednak tutaj w wypadku Pyjasa był ten tajny współpracownik Ketman, na którym no to była jednak taka zdrada i ciekawa osoba, która była warta opisania. No ale poza tym... No, ale wciąż mówisz o tym swoim stanie odczuwania, myślenia o tej sprawie, zanim zacząłeś szukać, a co no później? No właśnie, z czym zostałeś, kiedy już przeszedłeś drogę archiwalną i nie tylko? No nie mogę tego ujawnić, ponieważ marketingowo działam i liczę, że państwa zainteresuje i kupią tą książkę. Ale właśnie... Nie, dobra, zaraz opowiem. No, zostałem z ręką w nocniku. Wszystko było inaczej, że po pierwsze tak, sprawa to, ta nie jest oczywista, bo to trzeba sobie zdać sprawę. To jest tak, mit założycielski wolnej Polski. Przyjaciele Pyjasa pełnią dzisiaj ważne funkcje. Są ideologami, rządzą ważnymi instytucjami i tak naprawdę mają orły białe, ordery orła. To jest trudna rozmowa dziś w ciszy wyborczej. To właśnie oni. No tak, ale mam nadzieję, że będziemy mogli o tym kiedyś porozmawiać, na przykład w poniedziałek już, z nazwiskami. Mają im tak naprawdę... Chyba nikomu nie zależy, ani w Krakowie, ani nigdzie. Ja o tym nie wiedziałem, na wyjaśnieniu tej sprawy. Naprawdę, kiedy się za to brałem, to sytuacja takich ludzi jak ja była bardzo ciężka. Bo tak, okazało się, że jest pandemia, że nie ma żadnych... Tak... Świetny pretekst, żeby cię nie wpuszczać tu i ówdzie. No nie wpuszczać, ale ja zrobiłem, przeczytałem... takie ogłoszenie ministra kultury. I długo się biłem z myślami, czy ja mogę wystąpić o stypendium do ministra kultury. I w końcu się złamałem i pomyślałem, no kurczę, przecież tak, napisałem, to są czasy bohaterskie, a oni promują takie czasy z Solidarnością w tle. Więc napiszę o to stypendium. I naprawdę byłem zdziwiony, że tego stypendium nie dostałem. No ale później zrozumiałem, że nie mogłem dostać, bo ja im tam gwarantowałem, że tam spojrzę na tą sprawę świeżym okiem, dotrę do materiałów, które nie zostały publikowane. I ja w ogóle nie myślałem o tym, że ja ten mit jakoś będę próbował obalić, bo nie było to moim celem. Było wręcz przeciwnie. Chciałem ten mit zachować i go jeszcze zrobić czytelniejszym i piękniejszym, żebyśmy mogli o tym rozmawiać i żeby on przetrwał. Tylko, że się nie dało po prostu. Najkrócej mówiąc, ja dzisiaj jestem przekonany, że to był nieszczęśliwy wypadek. W książce bardziej łagodniej o tym piszę. I to wszystko, a ci chłopcy, którzy byli wtedy bardzo tacy waleczni, oni nie mieli żadnego dostępu do informacji. A nawet jak mieli, to nie wierzyli w to, co czytali. Ale jeśli śledztwo trwa 45 lat, a w tym wypadku 42 lata, no i nie da rady wskazać zabójcy, ani nawet mocnej poszlaki, że to było zabójstwo, no to trzeba przyjąć, że to nie było zabójstwo, a już na pewno polityczne. Jeszcze zastanawiam się, bo minęło mniej więcej pół roku od premiery książki. Jak myślisz, o czym ty napisałeś? Czy aby na pewno o Pyjasie? Wiesz co, jak mówię o tym to, teraz, nie, bo to zawsze, wiesz, Pyjas jest pretekstem, żeby opowiedzieć o Polsce, o przyjaźni, o zdradzie, no i o tym, jak sami budujemy mity i nie dopuszczamy innego punktu widzenia. Przy tej książce akurat miałem, nawet sam się zastanawiam, dlaczego my nie zadaliśmy sobie takich pytań. Ja się tą sprawą nie zajmowałem, ale to są dość oczywiste pytania. W tych wszystkich
filmach dokumentalnych, w tekstach prasowych, w tych książkach nazywanych historycznymi nie ma tych pytań, a nawet nie ma... Ja też wiem, jak to się stało. My bardzo chcieliśmy tą prawdę odkryć. Nie dopuszczaliśmy żadnego innego rozwiązania. To jest... Znowu, jakie my, za każdym razem pojawia się czerwona lampka, o którym my mówisz. Wiesz co, bo ja z takiej młodości pamiętam takiego bohatera, którego odkryliśmy sobie i on się nazywał Otto Szymek. To teraz trochę o Otto Szymku. Mogę? Zresztą we Wrocławiu był taki bardzo prężny ruch i tutaj było bardzo dużo ludzi. To się nazywało Wolność i Pokój. I potrzebowaliśmy w tej połowie lat 80. człowieka, który by utożsamiał te nasze ideały. A my nie chcieliśmy iść do wojska. Buntowaliśmy się przeciwko komunizmowi, przeciwko degradacji środowiska naturalnego. I nagle dowiedzieliśmy się, że istniał Otto Szymek, który był Niemcem, a w zasadzie Austriakiem. I w latach 40. on odmówił wykonania rozkazu, bo miał strzelać do Polaków. I sam zdezerterował. I gdzieś pod Tarnowem leży, jest jego grób. I to było miejsce takich pielgrzymek tych moich kolegów i moich. No, dużo pisaliśmy o tym Otto Szymku i później taka pamięć o nim zaginęła. Ale okazało się, że Otto Szymek, o Otto Szymku napisał Martin Polak. I ja przeczytałem tą książkę no może 10, może 15 lat temu i mi się oczy otworzyły, bo Martin Polak napisał, że ta cała opowieść o Otto Szymku to jest wyssana z palca. I sam się nią zacząłem interesować i napisałem taki tekst o Otto Szymku, o moim bohaterze. No i czego ja się dowiedziałem? Że pierwszy tekst powstał w Tygodniku Powszechnym i napisał go taki ksiądz, do którego przyjechała siostra Otto Szymka i ona mu powiedziała, że ten Otto Szymek jest bohaterem dla niej, że on nie chciał strzelać do polskich partyzantów, czy tam do zwykłych ludzi. I został na nim wykonany wyrok śmierci. Ten tekst z Tygodnika Powszechnego któryś z biskupów odczytał. Usłyszał go Jan Paweł II, więc Jan Paweł II powiedział, że postawa Otto Szymka, jak wprowadzono stan wojenny, to jest taka, która budzi szacunek. A my 4 lata później wzięliśmy go za swojego patrona ruchu. No, ale się okazało, jak Martin Polak pisał, bo on dotarł do tej siostry już bardzo późno, że ta siostra, okazało się, że ona słabo mówi po polsku, a ksiądz słabo mówił po niemiecku. Więc ona była przekonana, że ksiądz jej powiedział, że jej brat był bohaterem, a ksiądz był przekonany, że to ona mu powiedziała. I tak się narodził kult. I te pielgrzymki tam jeździły bohaterów tak długo, aż się okazało, że na tym grobie nawet leży nie mężczyzna w wieku tam 20-30 lat, tylko kobieta w wieku 50. I w zasadzie ta cała piękna opowieść o Otto Szymku się po kościach rozeszła. I nawet bardzo żałowałem, że się tym zająłem, ponieważ ja też byłem taką osobą, która obnażała ten mit. A gdyby, nie wiem, nie Martin Polak, ja i kilku jeszcze ludzi, to pewnie byśmy żyli w nieświadomości. I trochę jest tak z tymi historiami bohaterskimi, że no, gdyby nie grzebać w tych dokumentach śledztwa, to pewnie nikt by nie kwestionował tego, że pojazd został zamordowany. To też jest tak, jak jesteś z Krakowa, to wiesz, że tam są pomniki, tablice, że pojazd został zamordowany przez komunistów. Te wyroki są tam ewidentne. Przez komunistów, przez SB, że skrytobójczo. Jest cała hagiografia. No, ale co zrobić z wynikami śledztwa, które temu przeczą? Ale chciałabym na to też spojrzeć inaczej, to znaczy na
Piasa nie jako obiekt kultu, ale jako marionetkę, bo mam poczucie, że on, właściwie jego ciało, jego zwłoki od samego początku stały się marionetką polityczną i to od pierwszych godzin, a na pewno dni, jest chyba dla mnie najmocniejszy fragment twojej książki, to ten cytat z Kuronia. Nie wiem, czy to było kilkanaście godzin po śmierci Pejasa, czy 10 godzin. Uznaliśmy, że to próba fizycznej rozprawy z nami i musimy iść na całość, stwierdza Kuroń. I to brzmi właściwie tak, jakby już wtedy było wszystko jedno, jak on zginął, ale raczej najważniejsze jest, jak sfunkcjonalizować politycznie tę śmierć. Zastanawiam się jeszcze, czy w tych twoich poszukiwaniach znalazłeś kogoś, kogokolwiek, kto by traktował Pejasa chociaż trochę bardziej podmiotowo niż tylko figurę polityczną, właśnie taką, którą można użyć do celów politycznych, symbolicznych, ambicjonalnych, tożsamościowych. Nie, to ja myślę, że oni wszyscy. To wszystko wynikało z głębokiej przyjaźni i nie miało żadnego celu politycznego. To były inne czasy. No ja je trochę jeszcze pamiętam. Oni byli... mieli poczucie, że są inwigilowani. Mieli poczucie, że robią... No, że stąpają po diabelskim ogonie. I że coś takiego mogło by się wydarzyć. A w związku z tym, że się wydarzyło, no to było najprostsze skojarzenie. Nawet Seweryn Blumstein, który był wtedy no, ważną postacią, no nie najważniejszą, współpracownikiem KOR, to on mówił, no oczywiście, on to wszystko wiedział, tylko się zastanawiał, no ale dlaczego mieli akurat Pejasa zabić? A to, że oni przy pomocy KOR-u zorganizowali tą manifestację, dzięki temu powstał Studencki Komitet Solidarności, no to później już się nikt tym nie zajmował. Bo te... W 1981 roku dla tych młodszych chłopaków, którzy przychodzili do NZS-u w Krakowie, już Pejas był święty. Oni o nim słyszeli. I zrobili wtedy już wielkie obchody śmierci Pejasa, w cudzysłowie zamordowanego przez SB. A po drugie, no to jak władza usuwała te kwiaty i znicze, no to był jeszcze jeden ważny powód, żeby je tam składać. No a później wrócił Bronisław Wildstein z Francji, który jest, jakby to powiedzieć, bardzo waleczny. Jego już nie interesowało co, jak, jakieś tam szczegóły, tylko miał się znaleźć winny. No i presja była. Myślę na prokuraturę, na, nie wiem, na śledczych, na dziennikarzy. No przecież skąd my się dowiadywaliśmy, że Pejas został zabity? Od Bronisława Wildsteina. A Bronisław Wildstein nie dzieli włosa na czworo, raczej bije na odlew. Zastanawiam się, gdybyśmy próbowali spotencjalizować tę historię, to znaczy, gdyby dzisiaj Pejas cieszył się w miarę ciepłą posadą na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego albo cieszył się wczesną emeryturą, to jaka by była Polska, za przeproszeniem. A pytam o to, czy myślisz, że jakoś inaczej poszedłby ruch prodemokratyczny, opozycyjny, że to poszłoby inną ścieżką? Czy może jednak znalazłby się inny Pejas i czyjaś inna śmierć zostałaby analogicznie sfunkcjonalizowana? Jak to widzisz?
Wiesz co, na pewno by nie powstało niezależny ruch taki studencki, którym był SKS, bo to była, no, na pewno to było coś, co pomogło skonsolidować tych ludzi. Jak oni się dowiedzieli we Wrocławiu, o tutaj był też mocny ośrodek SKS-owski, w Warszawie, w Łodzi, w Lublinie, w Poznaniu, w Gdańsku, że można sobie tak po prostu pobić na śmierć studenta, no to oni przyjeżdżali. Przecież na tą manifestację przyjechało mnóstwo ludzi z całej Polski, oprócz tych z Krakowa. I to było rok po, prawie rok po Radomiu, gdzie tam tłukli tych robotników zomowcy. I to była wielka odwaga wyjść. A dlaczego ci ludzie wychodzili? Bo wierzyli, że coś stało się strasznego, że zabito młodego człowieka i na pewno SB w tym maczała palce. A skąd o tym wiedzieli? Od Bronisława Wilcztajna. Ale wiesz, tak właściwie jak myślę o twojej książce teraz, z tego co mówisz, bo to jest nawarstwiające się kręgi presji, przemocy też, ale to jest też doświadczenie przemocy. Ja lubię o tej książce myśleć, że ona opowiada o podzielonej polskiej wspólnocie emocjonalnej i że ci ludzie są tak pokiereszowani, sfrustrowani, doświadczyli okropieństw wielu. Wyjeżdżają, właściwie ten bagaż, który niosą młodzi w Krakowie na przykład, nie tylko, jest często tak ciężki, że ledwo umożliwia w miarę normalne funkcjonowanie. Nie. Ale nie, myślę nie, o, czekaj, myślę o Maleszce, wiesz? Myślę o Getmanie. O tym człowieku myślę. Dlatego, że to jest dla mnie mocne. Przecież on był prawie zakatowany zanim uciekł do szkoły, do Krakowa. No tego chyba nie... Nie. No. Myślę, że za dużych słów używamy. W sensie, że to nie była przemoc, tylko doświadczał? Nie, no była. Mhm. Ale doświadczał ją w domu. Mhm. Doświadczał ją w domu. No, a ten... kiedy był, wiesz, najbardziej chłonny i całe to formatowanie. Chodzi mi o to, że oni jadą do Krakowa w tym konkretnej, w tej sprawie i chcą się wykazać, chcą jakiejś sprawczości. Często to są bardzo przypadkowe zaangażowania, bo trafili na ten kierunek, bo na innym nie było miejsc, bo trafili do tego akademika, nie innego, do tego pokoju, do tego łóżka, nie innego, na waleta z kimś tam. I chodzi o to, że zaczynają się angażować, brną w to i potem coraz trudniej się wycofać. Znaczy, to są zobowiązania towarzyskie, potem już coraz bardziej światopoglądowe. I myślę sobie, że do dzisiaj właściwie czujemy skutki często tych przypadkowych ustawień w debacie publicznej. I dążę do tego, żeby spytać cię o kwestię lojalności, bo wciąż to słowo mi pobrzmiewało podczas lektury. Mianowicie patrząc na losy twoich bohaterów, ciężko trwać w tym postanowieniu czy myśleniu, że jest jeden wzór lojalności. Tutaj coś się wydarza ciekawego i chciałabym cię spytać, jak to się u ciebie zmieniło? Czy w ogóle myślałeś o kwestii lojalności i czy praca nad sprawą Pejasa coś ci tutaj pozmieniała w głowie? Ale czy o swojej lojalności wobec bohaterów? Jeśli masz chęć o tym mówić, jasne. Nie, to się wstydzę. To zaraz o to spytam, to jeszcze do tego może dojrzejesz, ale teraz pytam o tę pracę lojalności między nimi. Wiesz co, ja już tak miałem zarzuty, że wybieliłem tego Maleszkę. Miałeś takie zarzuty? No pewnie, ciągle one się powtarzają, że najsympatyczniejszą osobą z całej książki jest tam jakiś... Wiesz, to jest twój główny bohater. Ale nie, dla mnie on był absolutnie niezwykły, ciekawy, i chciałem się o nim dowiedzieć jak najwięcej. I to było dla mnie ważne. Bo dla mnie ta przemiana, oczywiście w roku 77, ale nawet
On był ciekawy, ponieważ był kolorowy, barwny, niejednoznaczny. Ja nie rozumiałem, dlaczego on w latach 90. nie rozbroił tej bomby, która tykała. I on też nie potrafi tego wyjaśnić, ale jest jeszcze... Jak ja to rozumiałem, oni dzisiaj mówią, ci koledzy Pyjasa, nie Pyjasa, tylko Maleszki, że wcale on nie był taki kreatywny. A według mnie on był na dwóch polach kreatywny. Jak przychodził do tych chłopaków, to mówił im, to tryskał pomysłami, różne rzeczy. I trudno powiedzieć, gdzie była prawda, a gdzie było działanie takie agenturalne. A z drugiej strony, jak przychodził do tych oficerów Służby Bezpieczeństwa, to też im mówił, jak najlepiej walczyć z jego kolegami. Ja nie wiem, jak on w tej głowie to wszystko mieścił. On też nie potrafi na te pytanie odpowiedzieć, bo przecież on proponuje, jak oni zawiązują jakąś komórkę, która jest nielegalna, to on proponuje, że nie jakieś tam pierdoły, że oni ich nękają. Nie, żeby zrobić sprawę kryminalną tym wszystkim przywódcom. Oni piją wódkę, to można ich po pijaku gdzieś złapać, podrzucić im coś i oskarżyć o kradzież. I wtedy odbierze im się to poczucie takiej opozycyjności. I też, wiesz co, to nie jest tak, że ci chłopcy z SKS-u, to oni są antykomunistami. Oni są anarchistami. Oni słuchają muzyki, oni czytają, nie wiem, różnych filozofów, dyskutują, książki. To jest ich życie. A polityka przychodzi znacznie później. I nie jest dla nich aż tak... Nie do wszystkich. Nie do wszystkich. Część z nich, Bronisław Maj, idzie w teatr, proszę bardzo, w poezję. A jak się pytasz, kim on byłby dzisiaj? Nie wiem, kim byłby. Myślę, że Pyjas byłby... Nie wiem, czy byłby nauczycielem akademickim. Być może by wylądował jako nauczyciel w jakiejś niewielkiej szkole, uczyłby polskiego, poznał tam jakąś miłą panią nauczycielkę, mieliby 8 dzieci albo 7 i by właśnie by nikt o nim nie usłyszał. Wiesz, raczej mnie ciekawiło nie to, kim byłby Pyjas, tylko czy znaleziono by drugiego Pyjasa. Czy ten typ sprawy był konieczny, żeby ruszyć taką, a nie inną energię? Wiesz co, to jest też pytanie o to, czy byłby inny, gdyby nie było Wałęsy, to by wybuchły strajki sierpniowe. Ja myślę, że ten komunizm był niewydolny i wcześniej czy później coś by się wydarzyło, żeby to się rozwaliło. Ale Pyjas był na pewno, sprawa Pyjasa była katalizatorem, która to wszystko przyspieszyła. Ale wciąż nie mogę zapomnieć o tym, co powiedziałeś, że nie czujesz, żeby to była przemoc, czego oni doświadczali. Nie wiem w takim razie, co nie jest przemocą, jak matka wisiała nad Maleszką z siekierą. Ale to czekaj, bo ty często deklarujesz w wywiadach coś takiego jak nieczułość wobec bohaterów i być może teraz to był niezły przejaw takiej odmowy empatii, dystansu. I zastanawiam się, czy z czego to wynika u ciebie, czym jest ten dystans? Czy to jest tak, że ty nie chcesz dać się zdominować przez bohaterów, czy po prostu to jest dla ciebie podstawa krytyczności, podejrzliwości, może jeszcze inaczej? Oraz czy są jakieś mankamenty tego braku empatii, który tak deklarujesz? Albo takie, wiesz, załomy poznawcze. No dobrze, dzisiaj z Maleszką, jak byłby dzieckiem, na pewno trzeba by było chodzić do psychologa i do terapeuty. Ale on się urodził w latach 50. i miał dom przemocowy. Ale wtedy większość osób miała dom przemocowy. Był tłuczony w tym domu, a mama stawała z siekierą, jak przynosił złe stopnie.
ale on zaczął przynosić dobre stopnie. Nie był wysportowany, więc z kolegami nie miał kontaktu. No, ale na Boga, no, tysiące studentów było w takiej sytuacji, a on jednak stał się kimś wyjątkowym, ponieważ donosił na swoich przyjaciół. Mówił o najbardziej intymnych sprawach po to tylko, żeby ci, którzy o to pytają, wykorzystywali to przeciwko jego kolegom. To jest pytanie, czy on nie miał empatii, a nie czy ja nie mam empatii. To są dwie różne rzeczy. Chociaż jak patrzę na funkcjonowanie polityków w Polsce, nie tylko polityków, to myślę sobie, że jednak ta szkoła przemocy, wiesz, to ma wpływ wciąż na naszą wspólnotę emocjonalną i nie tylko. Nie przekonasz mnie, że nie, nawet nie próbuję. Nie zbieramy konsekwencji tego, ale teraz chciałam jeszcze wciąż dopytać o tę twoją metodę pracy, mianowicie o to zdystansowanie. No bo to wraca w kolejnych reportażach, w kolejnych książkach. Ty też to deklarujesz w wywiadach. Rzeczywiście to jest nagminne. Właściwie co to dla ciebie znaczy? To jest podstawa obiektywizmu? Jak to czujesz? Ja z tymi ludźmi rozmawiam, ale się nad nimi nie użalam. Mhm. To jest odpowiedź na to pytanie. Bardzo ci za nią dziękuję. Natomiast wciąż się ciekawię, czy są takie momenty, w których ty coś czujesz, że prześlepiłeś. Wiesz, że komuś... nie to, że może zrobiłeś krzywdę, ale taki moment nieetyczności wtórnie wychwytujesz w tych swoich tekstach na przykład. Bywa też tak? No, ale mam takie zewnętrzne sumienie, które dołączam jak twardy dysk. Okay. To jest moja żona, daję jej do przeczytania. Mm-hmm. Wiesz co, jeszcze ciekawi mnie wątek porażkowości, bo to też deklarujesz i to mnie jakoś imponuje. To znaczy, pamiętam tę rozmowę, kiedy opowiadałeś o przegranej, czy byłeś sprowokowany do opowiadania o przegranym procesie z Markiem Piotrowskim. I teraz, i ty mówisz o tym z takim właśnie dystansem do siebie. I uważam, że to jest dobre, bo nie będziemy działać efektywnie i jeśli nie będziemy się przyznawać do nieudanych prób, tak, albo słabości, to jest jeszcze inna sytuacja. Natomiast gdybyś miał spojrzeć na książkę twoją o Pyjasie w kategorii przez spektrum porażki, to czy znajdujesz coś takiego, czujesz, że coś ci tutaj nie wyszło? Co by to było? Odmawiam odpowiedzi. Nie będę się sam kopał po podbrzuszu. Ale to jest super, super ciekawe. Więc spróbuj. Naprawdę, Agnieszko, jest tyle osób, które robią to za mnie, że nie będę jeszcze dodawał im amunicji. A coś byś napisał? Zrobiłbyś coś tutaj inaczej? Może tak spytam? Bo to jest kilka miesięcy, no wiesz, tekst żyje wraz z kolejnymi aktualizacjami, lekturami. Ale ja go nie czytam. Okej. Okay. Jedno zdanie bym wyrzucił. Aha. Powiesz, które? Nie. Po spotkaniu. Okej, okay, patrzę. Powoli będziemy musieli dać przestrzeń niedługo, chociaż jeszcze mamy moment na Państwa też pytania. Proszę w tyle głowy już o tym myśleć. Chciałabym Cię jeszcze spytać o ludzi, z którymi rozmawiałeś, bo w wywiadzie z Michałem Nogasiem mówiłeś o tym, jak nie zostałeś zbyt ciepło przyjęty, kiedy wróciłeś na te obchody rocznicowe w tym roku. I zastanawiałam się właściwie,
dlaczego? Znaczy, z czego to wynikało? Czy oni uważali, że zapisałeś za dużo, za mało, dałeś zbyt jednoznaczne zakończenie, a może właśnie pozostawiłeś zbyt wiele znaków zapytania? Jak to? No przecież nikt mi tego nie mówił. Ja mówię, że poczułam chłód. Ja wiedziałem jedno, że nie mogę tej książki dać nikomu z tych bohaterów, zanim ona nie trafi do drukarni. I tego się trzymałem. I nie mówiłem im nic, jak prace postępują. Każdy z nich został wysłuchany najlepiej, jak tylko potrafiłem. Większość z nich, albo wszyscy, autoryzowali te swoje wypowiedzi. Oni nie mają jakby żalu do tego, co ja w jakiś sposób wykorzystałem ich wypowiedzi, tylko mają żal do innych, że mówili, że niepotrzebnie mówili. A ja uważam, że to wielki sukces, że oni zaczęli w końcu mówić między sobą, bo nawet w samym tym SKS-ie dawnym, czy tym kręgu SKS-owym, nie ma zgody na to, czy Pyjas został zamordowany, czy to był wypadek. Zresztą oni też nie badają tej sprawy. I jak zrozumiałem, to też wielu oczekiwało, że ja potwierdzę tę ich tezę o zamordowaniu przez SB. A ja też sam tak myślałem do pewnego czasu. No tylko tak jak mówię, no skoro nie ma dowodów, to być może taki fakt nie miał miejsca. Miałam takie poczucie, jak czytałam twoje kolejne relacje o tych rozmowach, że oni bardzo kurczowo trzymają się swoich wersji pamięci, opowieści o tym odczuwania tamtych wydarzeń. I no wiesz, trudno się dziwić. Niektórzy z nich oparli swoje biografie, swoje kariery gdzieś w tamtym momencie. No to powiem ci, ja też miałem takie poczucie, bo ja na przykład głównych bohaterów przeczytałem, nie wiem, wszystkie ich wywiady, zeznania i miałem wrażenie, jak z nimi rozmawiałem, że to jest naciśnięcie klawisza play. Że ja wciskam klawisz play i jak odsłuchuję, to ja spisuję to później i porównywałem to z wcześniejszymi wypowiedziami. Tam wiesz co, tam się pojawiają takie same zlepki słów. Struktury retoryczne i narracyjne pewnie, no. Tak. No ale oni tyle razy o tym opowiadali, że nie są w stanie chyba się od tego oderwać. Ale wydaje mi się, że to nie tylko jest rutyna mówienia. To jest tożsamościotwórcze dla nich. To znaczy być może rozbijające byłoby, gdybyś próbował pokazać, wiesz, dotarł w taką szczelinę tej narracji i uświadomił im różnicę. Po napisaniu książki spotkałem się z Bronisławem Wilcztajnem w telewizorze, bo tylko takie spotkanie było możliwe. I nie było to TVP. Obiecuję. Zapewniam. I on mi powiedział, wiesz, on opowiadał ciągle o tym samym. A ja mówię, ale wie pan, pamięta pan, jak poszedł pan do prosektorium i mówił pan we wszystkich wywiadach, byliście w trójkę, pan, pana żona i Jacek Nowaczek. I pan we wszystkich wywiadach mówił o ranie takiej głębokiej nad lewą skronią. Jego żona mówiła, że ona była taka wiercąca aż do kości. Nowaczek mówił, że wyglądała jak po postrzale. A on mówił, że to był ślad po kastecie. Ktoś na prawą rękę założył kastet. No i ja mu mówię, a wie pan, że tej rany nie było, jak Pyjasa przywieźli do prosektorium? A wie pan dlaczego? Ponieważ pan widział człowieka godzinę po sekcji zwłok. I tylko tak można mówić. No ale on mówi, nie, ja to na pewno widziałem. On to na pewno widział, tylko tej rany nie było. Ona była jakby wtórna. A na tym oparła się cała jego opowieść. Wiesz, to jest tak. Gdyby poszedł tam Sonik,
gdyby poszedł tam, nie wiem, Liliana Sonik, ktokolwiek inny, to też zależało od charakteru. To by miał jakieś wątpliwości. A Bronisław Wilczaj nie miał żadnych wątpliwości. Więc jak wrócił z prosektorium, to powiedział, że jego kolega został zamordowany. I też, wiesz co, lata mijają, a te relacje między tymi ludźmi, to jest tak, pisanie o takich rzeczach, o których już było tysiące tekstów, pomniki są postawione, cokoły rosną coraz bardziej w górę, dotrzeć do takiej prawdy materialnej, do takiej prawdy, która jest nie taka narosła wobec tego, co oni widzieli. Dla mnie było ciągle, odkrywałem jakieś nowe rzeczy. Wiesz co, bo teraz jak się myśli o tym, to się myśli, że to jest sprawa oczywiście Wilcztajna, Sonika, Liliany Sonik. No ale Sonik na przykład w zeznaniach mówi, że on Pyjasa widział tylko 3 razy przed śmiercią. No i faktycznie, to były różne środowiska. Też oni byli zupełnie inni. A żeby tą inną opowieść usłyszeć, no to trzeba pójść do innych bohaterów. A żeby pójść do nich, to trzeba ich znaleźć. I to była największa trudność. Wiesz co, tam jeden z bohaterów, który na mnie robił największe wrażenie i się cieszyłem, że go odnajdę, to Pyjas mieszkał w ostatnim roku w takim pokoju, w którym były 2-piętrowe metalowe łóżka. I ten facet był z pierwszego roku, z drugiego roku, z Rzeszowa i mieszkał nad Pyjasem. I on nie miał żadnego związku z tą całą ani kontrkulturą, ani z opozycją. I on patrzył na nich jak no, na kosmitów. I ta jego opowieść była niezwykle ciekawa. To był ten, mnie. Który poszedł po Maślankę, czy chciał mu przywieźć piwo? Nie, to był Jankes. Jankes okay. Po Maślankę chodził. To Jankes był hipisem. On dla nich wszystkich był Bogiem, ponieważ on uczestniczył w wydarzeniach 68 roku. A tamten był... Jego nazwisko nawet w książce się nie pojawia, bo on mówi, że nie chciałby, żeby się jego nazwisko pojawiało. Ja je znałem, wiedziałem, że on mieszka w Rzeszowie i jakimś psim swędem go znalazłem. I to jest właśnie, dla mnie to jest takie układanie z puzli tego wszystkiego. Znalazłem wiele osób, które wcześniej się nie wypowiadały, a miały świetne opowieści. To jest też opowieść o tym całym rodzącym się ruchu. A jakie oni mają do mnie pretensje czy żale? No to chyba tak. Wilcztajn mówi, że patrzę na cały ich ruch przez szkło pomniejszające. No być może, ale ja nic więcej nie znalazłem, bo się zastanawiałem, jak to powstało. I wiesz, do śmierci Pyjasa to nie była jakaś... Oni zrobili 3 akcje. Raz zbierali pieniądze, raz zbierali podpisy, a 3 raz pojechali na spotkanie z Korem. I to były od października do maja taka aktywność ich. Też byłem zdziwiony, że tego jest mniej niż się powszechnie wydawało. No wiesz, to zostało włączone w tę cyrkulację kultu, więc to też pokazuje, dobrze pokazujesz te mechanizmy. Właściwie można pośrednio stwierdzić kilka niby oczywistych faktów, ale one tutaj nabierają innej materialności. To znaczy, po pierwsze, nie ma prywatnego życia, ale też nie ma prywatnej śmierci. Ale również nie ma prywatnej pamięci i aktów interpretacji. One zawsze są zapośredniczone wielokrotnie i bardzo podatne na wpływ. To są zlepki. Kurczowo trzymamy się. Wiesz, już takich... one jak takie umorusane kawałki, które pozbierały kurzu stamtąd, wydaje nam się, że to czyste i nasze. No tak, bo to jest, wiesz co, ten kawałek drabiny, która przyśniła się świętemu Antoniemu.
coś takiego. Coś, co faktycznie, ale ta opowieść, wiesz, ciągle do niej wracamy. No i ciągle próbujemy coś z niej i dlatego nie chciałem tego pisać. Każda wspólnota potrzebuje mitu i w tamtym momencie to był materiał aż na to. No właśnie, ja chciałem im ten mit dać, a nie go zburzyć. Ale jednak zabolało, bo go rozszczelniłeś, jak się spodziewam. To znaczy o to też może im chodzić. No tak, i niepotrzebnie się za to zabrałem. Nie stawiałabym tutaj tak jednoznacznej oceny, ale zastanawiam się, czy była choć jedna osoba, która by świadomie przyznała, że gdyby nie dała się zagalopować tam wtedy i z większym dystansem oceniała bieg zdarzeń, to czy, wiesz, i zupełnie inaczej potoczyłyby się jej losy. Mówiąc wprost, czy kogoś przekonałeś do innej percepcji tamtych wydarzeń swoją książką? Czy coś ci o tym wiadomo? Myślę, że tak. To znaczy wątpliwości już wcześniej były. A tutaj no to jednak... Wiesz, ja nie narzucam... Wydaje mi się, że to jest logiczny ciąg zdarzeń. Jest to opowieść, są fakty, dowody i no można zamknąć oczy, ale nie można nie uznać tych faktów, które przytaczam. Wiesz co, to jest ciekawe, że o tej sprawie pisał ten też Jan Józef Lipski w swojej historii KOR. I jest tam tyle błędów, tyle niedopowiedzeń, tyle no, zwykłego wodoleństwa. Ale dlaczego? No dlatego, że to są informacje z drugiej, z trzeciej ręki. Tam w tej, wiesz co, jest taka kanoniczna opowieść o tym, o Pyjasie. I każde oderwanie się od tej kanonicznej opowieści powoduje atak. I jak ci ludzie wcześniej poddawali wątpliwość pewne fakty, no to się cała ta grupa na nich rzucała. Oni też są podzieleni politycznie. I to też ma wpływ na to. Różnie głosują a propos dzisiejszego dnia. Ale jest tak, że w ogóle rozmawiają, że oni się spotykają na przykład w rocznicę? Wiesz co, to jest cudowne, że oni się naprawdę 7 maja na tej szewskiej spotykają. I rok temu zaprosili mnie nawet na piwo. No siedzą, piją piwo i to jest świetne, że mimo tych różnic politycznych oni ze sobą rozmawiają. A druga taka rok temu, ale już w tym roku takiego zaproszenia nie dostałem, ale to bo im wcześniej wysłałem książkę. Chociaż z nimi mam wszystkimi bardzo dobre relacje. To znaczy takie... Z osobna. Z osobna. Ale też rozumiem, że... No ale też w Krakowie to jest trudna sprawa do zaakceptowania. Ale będę 26. Właśnie miałam cię pytać, czy jeszcze będziesz jeździł też na rocznicę? Pojedziesz w przyszłym roku? Nie wiem. Ale wiesz co, oprócz rocznicy to oni mają fajne spotkanie, bo w rocznicę spotkania KOR-u z tymi studentami krakowskimi oni się spotykają w Gorcach i idą na piechotę do tej do tego domku, bacówki, w której się spotkali w tym 77 roku. Niektórych trzeba już wwozić, bo słabo chodzą, niektórzy nie przyjeżdżają, ale to jak ja tam byłem, to tam była grupa taka ze 20-30 osób. I fajnie ze sobą rozmawiają. Wszystkich ich połączyła śmierć Pyjasa. Ale też pod tym na Szewskiej
pod tą kamienicą. Ostatnio byłem, to podszedł do mnie jeden z tych bohaterów opisywanych i mówi, a wie pan, ilu tutaj pamięta Pyjasa? Tak powiedział, o, ten, ten i ten. To jak my umrzemy, to już nikt nie będzie jego wspominał. Ale czy to nie jest piękna historia, oprócz tego, że Pyjas prawdopodobnie nie został zamordowany przez SB, że tak naprawdę nikt by o Stanisławie Pyjasie nie pamiętał, gdyby był wiejskim nauczycielem gdzieś w podhalańskiej szkole. A tak każde dziecko słyszy tą historię, a już student UJ, który musi się na te w tym gołębniku, na te tablice... Bardziej złożone. On się kojarzy współczesnym studentom tylko z kasą, to znaczy jest stypendium Pyjasa. No to dobrze. Dobrze, że powstało. A jak wysokie jest? Niezbyt, ale to wspiera niedoszacowanych finansowo, no takie społeczne profilowanie tej nagrody. No ja na pewno bym nie dostał już. To jest tylko dla studentów. Poza wszystkim. Ale rzeczywiście jest średnio pamiętany. Natomiast myślę sobie o tej funkcji Pyjasa i tej sprawy jako czymś wspólnototwórczym. Bo wciąż się skupiamy na podziałach, ale słusznie mówisz o tym na koniec, że właściwie można spojrzeć, jak wiele zawdzięczamy temu przejęciu, również politycznemu. Wiesz, jakby cały ruch, duża energia, wiele afektów, wiele jednak środowisk współdziałających. Można przecież na to też tak patrzeć. No właśnie, taki wiesz, mit założycielski. No to tylko taką eratę wprowadźmy do tego, no, że prawdopodobnie, że myśleliśmy, że go SB zamordowało, a prawdopodobnie, no w sensie metaforycznym, to go zamordowali po prostu. Ale tylko metaforycznym, bo na takie, no nie ma dowodów. Ale wiesz co, dlaczego ja się tą sprawą zajęłem? Ponieważ ona była dla mnie ważna i chciałem to spenetrować, dowiedzieć się, poznać prawdę. No, wiem, że to jest takie naiwne. A jak jeszcze był wydawca, który chciał to wydać, no to jeszcze lepiej. To cię ciekawiło, czy to było dla ciebie ważne etycznie, biograficznie, czy metodologicznie? Bo to też, jak rozumiem, było wyzwanie tego typu. A jakbyś mogła rozwinąć? Bo nie wiem, w jakim sensie było to. Zastanawia mnie, że w naszej rozmowie jesteś bardziej radykalny, to znaczy stwierdzasz, że uważasz, że to nie było morderstwo. W książce jednak oszczędzasz czytelniczka, czytelnika i raczej ta puenta jest taka, że wypadł, ale zapewne wypchnięty. Tak to jednak dawałam kilku osobom do porównania i tak to jest odczuwane. Nie, powiedziałem o ustaleniach śledztwa, a siebie tam nie przemycałem. A ustalenia śledztwa są takie, i tego się trzymam, że spadł z co najmniej drugiego piętra i nie da rady ustalić, czy go ktoś popchnął, czy nie. W każdym razie nie użyto wobec niego przemocy. No i w tej formule każdy może się zmieścić. Nic więcej nie ustalimy. A teraz mówię jak publicysta, który by przeczytał tą książkę i bym powiedział, no według mnie mało prawdopodobne, że ktoś inny brał w tym udział. Dobra, to i widzisz, to jest to, że to jest bez sensu. Państwo tu przyszli. Żeby dowiedzieć się, kto zabił. Całą książkę opowiedziałem. A może państwo już na tym etapie mają jakieś pytania albo jest pierwszy głos? Czarku, zauważyłem na początku tej rozmowy, że najeżyłeś się na
tę próbę, którą Agnieszka przeprowadzała z prowadzenia twojej książki na poziom nieco inny niż historyczno-polityczno-wspólnotowy. To chciałem ci pogratulować, bo to jest najlepszy dowód na to, jak ta książka jest ważna. Bo my się możemy spierać cały czas o to, dobrze wiesz, że wielokrotnie brałem udział w tych spotkaniach i że dla mojego pokolenia nieco młodszego niż SKS Krakowskie, no myśmy się znali wszyscy, to w odróżnieniu od pokolenia Agnieszki, to była sprawa absolutnie fundamentalna, mitotwórcza, legendotwórcza i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli dzisiaj ta książka, bez względu na to, czy pojazd został zabity, czy nie, budzi też tego typu emocje, które wchodzą na poziom rozmowy bez konieczności opowiadania się, szukają nowych kontekstów. No, to jest w ogóle nowy sposób rozmowy, który dzisiaj często w literaturze widzimy, prawda? Odchodzący od głównego nurtu rozstrzygnięć, szukający po swojemu i o własnej emocji. To należą ci naprawdę, naprawdę gratulacje. Bardzo dziękuję, ale jakie pytanie było? Ja mam pytanie. Dzień dobry. Przyglądałem się też reakcjom sali w czasie waszej rozmowy i zauważyłem, że jednak nawet odbiór rozmowy jest sprawą pokoleniową. Że ta historia jest bardzo ważna dla ludzi z pokolenia odrobinkę starszego od mojego, rocznik 78, a jest z zupełnie innego powodu ciekawa dla ludzi młodszych ode mnie, w wieku prowadzącej to spotkanie i tych, którzy są też tutaj obecni w prozie. Wyzwala do dzisiaj emocje, ale myślę też, że pokazuje ta książka, jak bardzo po zmianach, które zaszły w Polsce, te dwie narracje się rozjechały i inne są oczekiwania wobec tego, czym była lub jest sprawa Pyjasa. To jest oświadczenie, a teraz mam pytanie, ponieważ powiedziałeś, że napisałeś tę książkę, ponieważ ta sprawa była dla ciebie ważna. Pamiętam ogromne emocje, jeszcze w Trójce rozmawialiśmy o historii Grzegorza Przemyka, zaraz po tym, jak ukazała się książka, za którą dostałeś Nikę. Chciałem cię zapytać, czy są jeszcze jakieś sprawy, które są dla ciebie ważne? No tak, ale... Ale chodzi ci o tematy książkowe, tak? No, jest jeszcze kilka takich spraw. Nie wiem, czy mogę, bo to publicznie idzie i trochę się boję. Dobrze. Wiesz co, ja się boję trochę, bo jak ja robię jakiś temat, to są 2-3 lata. A kiedyś Paweł Szwed z Wielkiej Litery powiedział mi, że przyszła do niego autorka i dała mu 3 fajne tematy. Taki non-fiction. I ten Paweł zapytał, no ale który pani chce robić? A ona powiedziała, jak pan sobie wybierze, to ja za 2 miesiące przyniosę panu książkę. I ja teraz boję się, że jak powiem, co mnie interesuje, ja będę nad tym 3 lata pracował, a ktoś to zrobi w 2 miesiące. Dobrze, doprecyzuję w takim razie, ponieważ zauważyliśmy już tutaj, że bardzo lubisz chwilami unikać odpowiedzi albo się nie deklarować. Czy bardziej chodzi o sprawy właśnie z tej części historii naszej trudnej, ostatnich dekad komunizmu, czy to są bardziej sprawy współczesne, które też cię niepokoją, ciekawią i chcesz je wyjaśnić? Czy w ten sposób z 3 książek zeszliśmy do 2? I czy znowu morderstwo albo śmierć będzie w centrum? Nie, wiesz co, to powiem, co teraz piszę. I to jest dla mnie książka o współczesnej Polsce i co się z nami stało. Piszę taką podwójną biografię braci Kurskich i chciałem się dowiedzieć, jak to jest, że takich 2 facetów, którzy się wychowywało we wspólnym domu, mieli podobne korzenie, pochodzą z tego samego miasta. Jeden jest na jednym biegunie, a drugi na drugim biegunie. I nie wiem, czy mi się to uda napisać, ale to będzie, tak myślę, że to jest bardzo, to mnie też bardzo interesuje. Tylko proszę o to, żeby państwo nikomu o tym nie opowiadali.
Jarek Kurski był tu wczoraj. Jak uda ci się przeprowadzić wywiad z nimi oboma jednocześnie, to przejdziesz do historii polskiego reportażu. Jest szansa, że może ten drugi wróci zza Atlantyku, to będziesz miał łatwiej. Nie, no już nie wróci, bo z tego co słyszymy... Nie, to będzie taka biografia, w których oni nie będą występować, bo ani jeden, ani drugi się nie zgodził. Więc jest sprawa otwarta. Ale myślę, że to jest... Tym bardziej to jest ciekawe. Zwłaszcza, że z nimi rozmawiałem wielokrotnie przez wiele lat. I niestety ja nie kasuję tych rozmów i je ciągle mam. Czy są jeszcze jakieś pytania? Komentarze? Kontropowieści? Mogą być dobijające. Wątpliwości, tak. Chciałam zapytać, czy w pisaniu biografii braci Kurskich pomaga panu książka jednego z nich? Która się nie tak bardzo dawno ukazała, gdzie on opisuje historię swojej rodziny. No tak, ale tego, co mnie interesuje, tam akurat nie opisuje. To jest raczej historia takich korzeni, które mnie najmniej interesują. Ale ona jest bardzo pomocna w pisaniu. No ale tam też jest trochę o współczesności, bo tam jest postać matki, która przez cały czas wypierała swoje pochodzenie, nie pozwalała tego ujawniać, jakby ograniczała syna, który chciał opublikować tą biografię w dacie jej ukazania się. I ona się ukazała chyba po śmierci matki, więc jakby tam trochę o tym domu rodzinnym było. A brata nie ma. Jakby to pani powiedzieć, coś innego mnie interesuje. To jest bardzo ciekawe, to co pani powiedziała, ale to nie jest najciekawsze w tej opowieści. Nie, ja nie mówię, że coś jest bardziej dla mnie ciekawe, a dziwię się, że to pana nie zainteresowało. To nie w tym sensie, tylko pana pytam, czy ta sama książka napisana przez jednego z pana bohaterów coś panu ułatwiła w zrozumieniu tej historii, tej relacji pomiędzy braćmi, którzy wychodzą z tego samego ogniska. Wie pani, jak ta książka się ukazała, to pobiegłem ją przeczytać jeszcze chyba przed premierą i sprawdzałem, czy ja jeszcze mam szansę się wcisnąć. Jak ją przeczytałem, to pomyślałem, że tak, mam szansę, bo ja o czymś innym zupełnie piszę. No tam jest, dla mnie zaskakujące jest to, że końcówka tej książki jest właściwie poświęcona stryjowi tych panów, tym, który nie mieszkał w Polsce. Nie jestem przygotowana, ale to taka postać, o której się mówi, bo to jest ta linia Maginota, dobrze mówię, której on był jakby w przebiegu, był twórcą, więc... No dobra, ale to nie na tym. Nie, o stryju będzie na pewno tam niewiele, bardzo albo w mało, ogóle. Bo w tej książce jest zaskakująco dużo. Im dalej, to jest jej coraz więcej. Ale mnie naprawdę interesuje, jak tych dwóch chłopaków, ten jeden w wieku 27 lat zostaje rzecznikiem prasowym Lecha Wałęsy. A wie pani, kim był Lech Wałęsa? To mi Jacek Merkel tłumaczył. W Krakowie była taka hierarchia. Najpierw był Pan Bóg, później był Lech Wałęsa, później długo, długo nic i jacyś tam lokalni działacze. A ten Jarek został jego rzecznikiem prasowym. Nie, to tam jest, wydaje mi się, że Jarka książka jest o przeszłości, a moja jest o współczesności. No. Tak, jest dobrze. Ale jeszcze jej nie napisałam, więc nic nie mogę. Pewnie będzie rzutować też na ich przyszłość. Ale tak najbardziej to chciałbym już nic nie pisać i sobie odpoczywać. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby jakoś skomentować lub o coś spytać autora? C-
Zatem dziękujemy bardzo, Cezary Łazarewicz.